Ja chciałam coś powiedzieć. W zeszłym tygodniu Iwitka podzieliła się takim obrazem od Boga. Że szła w ciemnym lesie i stał tam duży, barczysty drab. I to miał być test jej, czy jak ona postrzega go, czy to jest to jest zagrożenie, czy to jest dar od Boga, mając na celu uratowanie jej, zabezpieczenie, ochronę. I ten obraz bardzo silnie we mnie wypracował przez ten tydzień. I takie mi się nasunęło porównanie, że półtora roku temu Półtora roku temu ja byłam w takim właśnie ciemnym lesie, jakby w takiej ciemnej dolinie. Zapętlona wewnątrz i zagubiona na zewnątrz. Bóg postawił na mojej drodze człowieka. Artura Zrońskiego, którego w tamtym czasie postrzegałam właśnie jako takiego draba. Łysy, dziargany, duży, barczysty, groźny, przemocowy, bo taka zraniona i zaburzona dusza zawsze odbiera siłę jako przemoc. I jednak mimo to zdecydowałam się podjąć taki jakby drobny krok w celu przyjęcia pomocy od Boga w ten sposób. I powiem wam, że teraz jestem w zupełnie innym miejscu niż byłam półtora roku temu. I dałam się podnieść autorytetowi. Dałam się poprowadzić liderowi. Nadal się daję poprowadzić liderowi. Wyszłam z zapętlenia. Autorytet wyprowadził mnie na prostą. I teraz taka ważna rzecz, którą chciałam powiedzieć do ciebie, ponieważ masz dużą troskę wobec faktu, że być może się uzależniłam od człowieka, więc chciałam powiedzieć ci, że każde uzależnienie prowadzi do degradacji. Każde uzależnienie prowadzi do zniewolenia. Każde uzależnienie prowadzi do zniszczenia na każdym pułapie życia. Uzależnienie od człowieka prowadzi do izolacji, prowadzi do wstydu. Moje życie zostało podniesione. Ja odzyskałam wolność. Ja jestem teraz tak otwarta na ludzi, jak nie byłam nigdy w życiu. Moim pragnieniem teraz jest pomóc innym. I chcę ci powiedzieć, że trzeba zawsze rozważać owoc. Nie patrz na pozory, nie daj się zwieść. Patrz na owoc. Jakie jest życie? Jaki jest rezultat drogi?
Dlatego, że ja teraz mam pragnienie tego, żeby podnieść innych. I zobaczysz, że wkrótce ja będę podnosić innych. Dlatego, że jest napisane, że Bóg powołał proroków, apostołów i nauczycieli, żeby wyposażać lud do dzieła posługiwania. I wkrótce to ja będę podnosić innych. A ty zważ na to, w którym miejscu jesteś. Jaki jest owoc tego, co robisz teraz. Być może za parę lat będę tobie pomagać. Rozważ moje słowa. Przesłuchaj jeszcze raz. To jest bardzo ważne. To niesie ze sobą życie. Nie lekceważ tego. Czy ja nieraz sobie zadawałem różne pytania odnośnie działań naszych i Magdą pracujemy od ponad roku i Duch Święty wykonał potężną pracę w nim. Potężną pracę. Tylko dlatego, że zdecydowała się na prawdę. I powiem wam jeszcze coś. Ja przechodzę swoje różne przełomy i podniesienia. Im bliżej jestem Boga, tym bardziej dotykam szeregu zranień, które nastąpiły w moim życiu i dzisiaj potrafię z nimi wyjść i dać się uzdrawiać. Natomiast jeżeli coś nam Bóg dał, to musimy z tego korzystać. Dał nam Bóg głębokie zrozumienie, apostolskie zrozumienie Królestwa i drugiego człowieka. I korzystajmy z tego i wyzwalajmy się. Wyswobodzajmy. Jeżeli gdzieś twoje życie jest zablokowane jeszcze, to bierz Magdy przykład, bo ona, pamiętam jak ponad rok temu usiadła, przyniosła swój zeszycik i zaczęła realizować Boży plan. Boży plan. I realizowała go, gdzie spotykaliśmy więcej razy w miesiącu, realizowała go od A do Z. Od A do Z. Przepracowywała każdą Bożą formułę. I kiedy dzisiaj ją widzę, jak ona to robi, co robi, że ona głosi, że ona mówi, że ona jest na ulicy, że ona bierze mikrofon, to są cuda. To są cuda po prostu. I to nie jest uzależnienie od człowieka. Rozumiecie? Bo ja jestem po prostu mniej zaburzony. Ostatnio ktoś ze mną właśnie rozmawiał, mówi, jak to dobrze porozmawiać z kimś mniej zaburzonym.